25 maja przypada wspomnienie świętego Grzegorza VII, papieża. Hildebrand urodził się w Toskanii w roku 1020 w niezamożnej rodzinie. Wykształcenie i formację duchową zdobył w klasztorze benedyktyńskim na Aventynie. W roku 1046 towarzyszył dobrowolnie na wygnaniu w kolonii w Niemczech papieżowi Grzegorzowi VI. Po jego śmierci wrócił do Rzymu i był prawą ręką papieża świętego Leona IX i współautorem jego wielkich planów reformistycznych. Papież mianował go kardynałem i skarbnikiem. Być może przedtem był mnichem u benedyktynów w Cluny. Był wysyłany przez papieży z misjami do różnych krajów. W latach 1054-1056 był legatem papieskim we Francji, a w roku 1057 w Niemczech. Później zarządzał bazyliką świętego Pawła za murami. Miał poważny wpływ na politykę papieży XI wieku. Aleksander II mianował go kardynałem archidiakonem, czyli pierwszym godnością duchownym po papieżu. Po śmierci tego papieża Hildebrand został wybrany na stolicę Piotrową 22 kwietnia 1073 roku. Przyjął wtedy święcenia kapłańskie i biskupie, a także nowe imię Grzegorza VII. Podjął głęboką reformę kościoła, pragnąc uniezależnić go od władzy świeckiej. Zaraz na początku swoich rządów zajął się uporządkowaniem spraw państwa kościelnego. Wypowiedział walkę symonii, inwestyturze oraz niezachowywaniu celibatu przez duchownych. W roku 1074 zwołał do Rzymu synod, na którym uchwalono prawa głoszące, że kto przyjął urząd kościelny za pieniądze, tym samym zostaje automatycznie tego urzędu pozbawiony. Kapłanom żonatym zabronił sprawować funkcje święte. Po tym synodzie papież rozesłał swoich legatów po wszystkich krajach Europy, by ogłosili powyższe uchwały i by przypilnowali ich stosowania. Zaczęto rzucać na papieża oszczerstwa, że sprzyja manicheizmowi oraz potępia małżeństwo. Jedynie król angielski, Wilhelm Zdobywca, poparł papieża. Otrzymał za to przydomek Perły Monarchów. W rok później papież zwołał do Rzymu drugi synod, na którym wobec świeckich panów ogłoszono dekrety przeciwko inwestyturze. Pod groźbą ekskomuniki, czyli wyłączenia z kościoła, nie wolno było odtąd przyjmować od świeckich godności kościelnych. Otrzymywane zaś tą drogą urzędy synod uczynił nieważnymi. Tym postanowieniem papież Grzegorz VII naraził się władzom świeckim. Na czele opozycji stanął cesarz niemiecki Henryk IV. Doszło do tego, że zaczął on publicznie lżyć papieża. Nadal też szafował godnościami i urzędami kościelnymi według swojej własnej woli. Po jego stronie stanęli nie tylko panowie świeccy, ale także wyżsi duchowni, którzy otrzymali od nich urzędy. Cesarz posunął się nawet do tego, że do Rzymu posłał spiskowców, którzy w samo Boże Narodzenie w czasie odprawiania mszy świętej rzucili się na papieża, uprowadzili go z kościoła, poranili go i chcieli zamordować. Papieża ocalił lud, który rzucił się na oprawców i zmusił ich do ucieczki. Cesarz zwołał kontrsynod do Niemiec i zmusił biskupów, by wypowiedzieli posłuszeństwo papieżowi. Cesarz wysłał także do papieża bardzo obelżywy list. W odpowiedzi na te wydarzenia na synodzie rzymskim w lutym 1076 roku papież ekskomunikował Henryka IV. To poskutkowało. Wielu dygnitarzy kościelnych złożyło akt uległości wobec papieża i prośbę o zdjęcie z nich kar kościelnych. Henryk IV, widząc, że sprawę przegrał, zareagował pokorą. Natychmiast udał się do Włoch, by przed mającym rozpocząć się Sejmem Rzeszy Niemieckiej w Augsburgu, który miał ogłosić jego detronizację, mieć czyste ręce. Na ten Sejm został zaproszony także papież. Cesarz Henryk IV spotkał papieża w drodze na Sejm. W szatach pokutnika zjawił się na zamku księżnej Matyldy w Canosie. Papież, znając obłudę Henryka, nie chciał się z nim widzieć. Cesarz uparcie stał u bram zamku przez 3 dni. Dopiero na usilne prośby Matyldy, teściowej Henryka i opata Cluny, Hugona, który był ojcem chrzestnym Henryka,
Grzegorz ustąpił i zdjął kary z cesarza. Konflikt jednak nie ustał. W 1084 roku Henryk IV postanowił zemścić się na papieżu. Zdobył Rzym i osadził na nim antypapieża Klemensa III. Grzegorz VII podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. W kilka tygodni później z odsieczą przyszły wojska normandzkie i przymusiły do odwrotu króla niemieckiego oraz antypapieża. Grzegorza uwolniono. Wezwani przez niego sprzymierzeńcy zachowywali się jednak jak wrogowie, rabując, niszcząc i paląc. To wywołało wśród ludności taki gniew, że Normanowie musieli opuścić Rzym, ale z nimi także musiał odejść papież, gdyż ludność była oburzona, że sprowadził na Rzym takich obrońców. Papież Grzegorz VII udał się najpierw na Monte Cassino, następnie do Beneventu. Wreszcie owacyjnie został powitany w Salerno. Pod koniec roku 1084 zwołał do Salerno synod, na którym powtórnie rzucił klątwę na cesarza i na narzuconego przez cesarza antypapieża. Złamany wreszcie trudami i wiekiem papież zmarł w Salermo 25 maja 1085 roku. Na łożu śmierci wypowiedział słowa, które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie spoczywa. Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidziłem nieprawość. Dlatego umieram na wygnaniu. Papież Grzegorz XIII wpisał imię Grzegorza VII do katalogu świętych. Papież Paweł V w roku 1606 oficjalnie zaliczył go w poczet świętych. Natomiast papież Benedykt XIII w roku 1728 jego kult rozszerzył na cały Kościół. W roku 1961 przywieziono trumnę z relikwiami świętego Grzegorza do Rzymu w specjalnym wagonie kaplicy, aby wieczne miasto mogło im złożyć hołd, a potem przewieziono je z powrotem do Salerno. Święty Jan Paweł II, który przybył do Salerno 25 maja 1985 roku w 900. rocznicę śmierci swojego poprzednika, powiedział o nim: Święty Grzegorz VII nieskończenie miłował Kościół, oblubienicę Chrystusa, którą pragnął widzieć czystą, niewinną, świętą i wolną. Dla Kościoła tak bardzo wiele wycierpiał. W ikonografii święty Grzegorz VII przedstawiany jest w papieskim stroju, często w tiarze. Jego atrybutami są gołąb, księga, łzy z powodu doświadczanych prześladowań oraz obraz Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo. Módlmy się. Wszechmogący Boże, daj swojemu Kościołowi ducha męstwa i umiłowania sprawiedliwości, którym zajaśniał święty Grzegorz papież. Spraw, aby Kościół odrzucił wszelką nieprawość i mógł w wolności pełnić to, co sprawiedliwe. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.